Komenda Stołeczna Policji była beneficjentem największego w polskiej policji przedsięwzięcia służącego podniesieniu kwalifikacji językowych funkcjonariuszy przed Euro 2012. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki projekt Doskonalenie Językowe Służb Mundurowych w świetle przygotowań do Euro 2012 skierowany był do funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Współpraca MPIC School z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji trwa już ponad 2 lata. Skupiamy się na szkoleniu funkcjonariuszy pod kątem Euro 2012, czyli jest to przede wszystkim język specjalistyczny, podporządkowany pod potrzeby policjantów, Straży Pożarnej i funkcjonariuszy BOR. Szkolenie objęło 2697 funkcjonariuszy, przy czym dominującą grupę stanowili policjanci Komendy Stołecznej Policji. Realizacja projektu została pozytywnie oceniona w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zaś osiągnięcie właściwego i oczekiwanego poziomu znajomości języka przez uczestników potwierdziły wyniki testu kompetencji językowych przeprowadzonego w ramach ewaluacji zewnętrznej projektu. Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenie dydaktyczne służące zapewnieniu uczestnikom właściwych warunków szkoleniowych w miejscu pełnienia służby oraz wspierające proces podnoszenia kwalifikacji poprzez ułatwienie uczenia oraz udostępnienie nowoczesnych narzędzi służących nauce własnej. Hallo, Herr Polizeier, wo ist hier eine Übernachtung? Господин полицейский, а где можно найти ближайшую гостиницу? Zainteresowani poszerzeniem umiejętności językowych mogą skorzystać z różnych materiałów szkoleniowych, kursów multimedialnych, słowników i programów językowych. Stworzenie bazy dydaktycznej pozwalającej na dalsze podnoszenie zdobytych umiejętności językowych stanowi niezbędne wsparcie dla osiągnięcia twardych i miękkich rezultatów projektu oraz poszerzenie efektów jego działania na innych policjantów i pracowników policji. Jednocześnie zaopatrzenie w narzędzia językowe pomocne będzie także w codziennej pracy jednostek i komórek organizacyjnych. Kilkanaście lat temu staliśmy się członkiem Unii Europejskiej. To, że funkcjonujemy w jednej zjednoczonej Europie, to, że są nasze granice otwarte, pokazuje również, że mieszkańcy naszego państwa to nie tylko już nasi potencjalni klienci. Mamy coraz częściej do czynienia z osobami, które są mieszkańcami innych państw, u nas przebywają czasowo, zwiedzają świat, zwiedzają Polskę. I my jako policjanci również dla nich musimy być otwarci i przyjaźni. Musimy umieć nawiązać z nimi kontakt i udzielić im pomocy, bo tak naprawdę to często chodzi o to pomoc. Dlatego Państwa wiedza, ta umiejętność jest nie do przecenienia w polskiej policji.